Orlen bardzo mocno zaangażował się w tegoroczne obchody setnej rocznicy i Bitwy Warszawskiej, i obrony Płocka 1920 roku. Niedawno mieliśmy ten wyjątkowy rejs z żeglugą płocką. Na Starym Rynku stanęła też kopuła wyświetlająca film w technologii VR. Teraz jesteśmy w muzeum. Czego ten projekt dotyczy? Tak, jeszcze wspomnę o też bardzo istotnym projekcie, który realizowaliśmy w stulecie Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia dokładnie, czyli widowisko multimedialne 1920 Wdzięczni Bohaterom na Stadionie Narodowym, które mieliśmy możliwość obejrzenia w telewizji publicznej w programie pierwszym, więc każdy mógł zobaczyć to widowisko multimedialne, z czego również jesteśmy bardzo zadowoleni. Natomiast jeśli chodzi o sam pomysł wejścia w te dwa projekty, o którym pani wcześniej wspomniała, czyli Wiktoria 1920, to film w najnowszej technologii VR, który tak naprawdę daje nam możliwość wejścia w rolę uczestniczenia w tych wydarzeniach, które toczą się w tym filmie. Rzeczywiście to jest niesamowite wrażenie, bo nawet to, że możemy obracać się wokół własnej osi w promieniu 360 stopni i możemy zobaczyć, co się dzieje wokół, możemy zobaczyć to, o czym rozmawiają, możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, jest naprawdę niesamowite. Natomiast drugi projekt, który realizujemy właśnie w Muzeum Mazowieckim w Płocku wspólnie ze Stowarzyszeniem Integra, również niejako wykorzystuje tą najnowocześniejszą technologię, technologię hologramów, gdzie możemy posłuchać relacji zamkniętych w 5-minutowych odcinkach dla każdej postaci 14 bohaterów zarówno Bitwy Warszawskiej, jak i tutaj lokalnie obrońców Płocka. Co przede wszystkim nami jakby dyktowało nam taką właśnie formułę. Zarówno ten film Wiktoria, jak i te hologramy to dla nas oczywiście jest swego rodzaju misja jako firmy spółki Skarbu Państwa, że rzeczywiście ta historia, ten patriotyzm i staranie się przekazywania tego młodym pokoleniom i wszystkim osobom, które są zainteresowane wysłuchaniem tego, staje się dla nas niejako obowiązkiem. Z jednej strony, a z drugiej strony chcieliśmy chociaż w taki sposób oddać cześć bohaterom tych walk polsko-bolszewickich, bo niejednokrotnie to były dzieci, tak jak w przypadku Orląt Polskich, to były dzieci, które uczestniczyły w tych walkach. Nie do końca miały narzędzia, nie do końca miały broń, ale miały bohaterską postawę, za którą Płock został między innymi odznaczony Krzyżem Walecznych przez marszałka Piłsudskiego w roku następnym, 21. Dlaczego akurat taka technologia? Taka technologia, która powoduje, że jednak chcemy, żeby najmłodsi, żeby młode pokolenie poznało historię, niekoniecznie może są zainteresowani eksponatami muzealnymi, księgami, ale chcielibyśmy, żeby pomimo wszystko poznali tą historię. Poznali historię ta, która ich bezpośrednio dotyka, bo jest związana najbliżej lokalnie z miastem Płock, ale również szerzej. Bo to jest bardzo istotne, żeby jak najlepiej poznać historię własnego narodu, żeby poznać swoją tożsamość. I dlatego stąd to nasze zadanie, ta nasza misja, którą staramy się realizować jako firma, jako PKN Orlen. Panie dyrektorze, spotykamy się podczas obchodów wyjątkowej rocznicy, setnej rocznicy obrony Płocka i Bitwy Warszawskiej 1920 roku, wojny polsko-bolszewickiej. Jakie wydarzenia przygotowało z tej okazji Muzeum Mazowieckie w Płocku? No, zacznę od dzisiejszej, to znaczy wielka, można powiedzieć, wystawa malarstwa wielkich artystów Wojciecha Kossaka, Jerzego Kossaka. Ich obrazy przeważają, ale również Hulewicza, również innych wspaniałych naszych artystów. Obrazów, które dotyczyły epizodów, ważnych epizodów wojennych, jak szarża, fotografie poświęcone całej wojnie polsko-bolszewickiej. Nie tylko w Płocku, ale dotyczącej całej wojny polsko-bolszewickiej. Dzisiejszy nasz tutaj, nasza uroczystość została wsparta przez Stowarzyszenie Integra młodych historyków z Warszawy, którzy w nowoczesny sposób przekazują wiedzę
mam nadzieję, szczególnie młodemu pokoleniu, na temat właśnie wojny polsko-bolszewickiej. Na 14 prezentacji, w takich swoistych hologramach, prezentowane są postaci, sylwetki bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Wśród tych 12 prezentacji, 4 dotyczą Płocka i ludzi związanych z Płockiem, także my bardzo się cieszymy. Ta prezentacja będzie jeszcze użyta w wielu innych miastach na terenie całej Polski, ale szczególnie Mazowsza, także cieszymy się, że ta wiedza będzie upowszechniana.